To chyba zaczynanie flirtu z socjalistami może spowodować ryzyko, że Europa stanie się jakimś mega państwem, więc to chyba Donald Tusk ma tutaj problem. Moim zdaniem Donald Tusk mało wie o partii Vox i mało wie o Hiszpanii. Kiedy atakuje partię Vox, to tak naprawdę atakuje te same wartości, które były w jego domu. On atakuje własnych rodziców. To Tusk się zmienił, my się nie zmieniliśmy. Podobnie Esteban González Pons, który jest na czele misji europejskiej w Polsce. On nic nie wie o Polsce. Kiedy on atakuje Polskę, prawdopodobnie atakuje dokładnie te wartości, które on wyniósł z własnego domu. Te europejskie partie ludowe się zdegradowały. One już nie reprezentują tych wartości, które reprezentowały wcześniej. Bardzo szybko zobaczymy, że te partie będą miały coraz mniejszy wpływ na rzeczywistość. I dlatego Vox staje się partią coraz silniejszą. I podobnie zresztą jest w Polsce. Widzimy te same zjawiska. Partie o naszych poglądach mają coraz więcej głosów, głosów osób o poglądach prawicowych, ale również coraz więcej głosów osób o poglądach lewicowych. To liderzy tacy jak Tusk się zmienili i to oni zdradzili swoje wartości. Pan Pons mówi, że chce pomóc Polakom wybrać lepszy rząd. Proszę o komentarz. Ta deklaracja jest wstydliwa. Jest mi wstyd, bo co, my jako Hiszpanie mamy lepiej wiedzieć, kogo mają wybrać Polacy? To jest obraza narodu polskiego i to jest właściwie kolonialistyczna deklaracja. To jest atak na suwerenność Polski. Mnie jako Hiszpanowi jest wstyd ze względu na to, co mówi pan González Pons. Chcemy, żeby on podał się do dymisji. Żądamy jego dymisji. Tak nie może być. Ten człowiek popełnił słowa, których po prostu nie wolno mówić wobec przyjaznego narodu. Panie przewodniczący, ta konferencja Defend Europe, bronić Europy, celem tego spotkania jest stworzenie jedynej grupy w Parlamencie Europejskim. W przyszłości, być może po kolejnych wyborach, uda wam się zjednoczyć w jedną grupę w Parlamencie Europejskim. Być może będzie to nawet czołowa siła w Parlamencie Europejskim. To oznaczałoby przejęcie władzy od Europejskiej Partii Ludowej. Jakie są przeszkody, które sprawiają, że tak trudno jest wam stworzyć jedną grupę, a nie dwie w Parlamencie Europejskim, tak jak teraz Europejska Grupa Konserwatystów i Reformatorów oraz Grupa Tożsamość i Demokracja? Jakie to są przeszkody? Dlaczego to się jeszcze nie udaje? Ja nie tyle widzę przeszkody, ja widzę wielką szansę, aby współpracować. Mamy dwie grupy o różnej historii, ale wiele nas łączy. Mamy podobne wartości, bronimy podobnych rzeczy, podobnych wartości. I nie ma co narzucać na siebie dodatkowej presji, aby jak najszybciej tworzyć grupę. Nie chcemy zniechęcać sojuszników. Chcemy iść krok po kroku w stronę zjednoczenia i chcemy w sposób stanowczy powiedzieć naszym oponentom, że jesteśmy zjednoczeni w tym, co najważniejsze. Co prawda tworzymy dwie grupy, ale w tym, co najważniejsze, jesteśmy spójni. To jest bardzo ważne. A powiem tak, najważniejsze jest to, że jesteśmy tutaj razem w Madrycie. Dwa miesiące temu byliśmy razem w Warszawie, a pół roku temu podpisaliśmy wspólną deklarację i cały czas działamy politycznie jako jeden blok. To jest bardzo silne przesłanie dla elit brukselskich i to jest ostrzeżenie. Myślę, że musimy dokonać wielkiego wysiłku, aby uporać się z przeszkodami, które cały czas mamy na naszej drodze do ściślejszej współpracy. Ale nie chcę się skupiać na przeszkodach. Chcę skupić się na szansie. To jest dla nas wielka szansa. Przed nami wielka szansa, bo myślimy bardzo podobnie. I to jest też wielka historyczna odpowiedzialność.
Mówiliśmy w tym wywiadzie o różnych kwestiach dotyczących tego, co partie konserwatywne w Europie mają wspólnego, ale są pewne też różnice dotyczące Europy Wschodniej i tutaj mam na myśli podejście do Rosji. Chciałbym tutaj poprosić o komentarz właśnie do słów, które przytoczone zostały w dzienniku El País, słowa rzecznika prasowego partii Vox, Jorge Busade, który powiedział, że Vox popiera Ukrainę i suwerenność Ukrainy, tak powiedział rzecznik prasowy Vox, ale jednocześnie nie chce uczestnictwa wojsk hiszpańskich w działaniach NATO w Europie Wschodniej. Z drugiej strony mamy polskiego premiera Mateusza Morawieckiego, którego uznaje się za jastrzębia, jeśli chodzi o Rosję. I on uważa, że NATO powinno podjąć działania w obronie przeciwko agresywności Rosji wobec Ukrainy. Co pan sądzi na ten temat? Jakie jest stanowisko pana partii dotyczące imperialistycznej polityki Putina? Imperial politics of Vladimir Putin. El País nunca es una buena referencia para recoger la posición de Vox. Dziennik El País to nie jest dobre źródło, jeśli chodzi o stanowisko Vox. Ta gazeta to nie jest gazeta. El País kłamie. To jest po prostu propaganda. Stanowisko Vox jest bardzo jasne. Dla nas Ukraina jest daleko, ale Polska jest blisko. My jesteśmy sojusznikami Polski. My wspieramy Polskę w tym kryzysie. Wspieramy Polskę w kontekście ataków Rosji poprzez Białoruś, która wysyła migrantów starających się przekroczyć granicę. Nasze stanowisko jest bardzo jasne, ale też uważamy, że rząd hiszpański musi działać legalnie. Jeśli ma wysłać nasze wojska, to wszystko musi przejść przez parlament. Musimy się dokładnie dowiedzieć, jak wygląda plan. My ten plan przeanalizujemy i dopiero coś powiemy, bo my nie ufamy naszemu rządowi. Nasz rząd jest w sojuszu z komunistami, którzy wspierają Rosję. Jest w sojuszu z separatystami i z partią terrorystyczną, w dyrekcji której znajduje się człowiek z organizacji terrorystycznej ETA. My żądamy, aby rząd działał w sposób legalny. Rząd mówi o Ukrainie. Ukraina jest daleko dla Hiszpanów. Rząd nasz powinien bronić interesy Hiszpanii, na przykład w Ceucie i Melii. Powinien wymagać od NATO, aby NATO również chroniło nas wobec ataków na naszą suwerenność w tych dwóch miastach na północy Afryki. To są hiszpańskie miasta, były hiszpańskie, zanim w ogóle powstało Królestwo Maroka. Hiszpania ma swoje priorytety, ale jednocześnie chcę powiedzieć bardzo jasno, że Hiszpania wie, że ma sojuszników, a naszym sojusznikiem jest Polska. Polska ma pełne wsparcie w tym kryzysie. Moje ostatnie pytanie. Wydaje się, że jest podobny problem z mediami socjalistycznymi w całej Europie, nie tylko w Hiszpanii. Lecz chciałem wspomnieć o czymś bardzo ciekawym w odniesieniu do polityki i do Vox, czymś ciekawym dla Polaków. Solidaridad, taki właśnie związek zawodowy, który jest w sojuszu z partią Vox. Ta nazwa odnosi się oczywiście do wielkiej polskiej solidarności. Moje pytanie brzmi tak. Ogólnie uważa się, że związki zawodowe raczej związane są, przynajmniej w świecie zachodnim, z partiami lewicowymi. Ale w Polsce Solidarności bliżej jest do konserwatystów, ponieważ jest to ruch, który pomógł pokonać komunistów. I wygląda na to, że wy macie podobną ideę, czyli związek zawodowy o nazwie Solidaridad, właśnie o poglądach konserwatywnych. Dlaczego powstała taka organizacja ze wsparciem partii Vox? Wspieraliśmy powstanie Związku Zawodowego Solidaridad w Hiszpanii, ponieważ podziwiamy Polskę. Polska to dla nas punkt odniesienia. Nie tylko dlatego, że Polska pokazała, że może istnieć związek zawodowy antykomunistyczny. Polska dała światu świętego papieża Jana Pawła II, który kochał naszą ojczyznę. Jan Paweł II kochał również Hiszpanię.
Kochał Polskę, kochał Hiszpanię. I my byliśmy zmęczeni, w jaki sposób ludzie pracujący byli zwodzeni przez lewicę, przez komunistów, ekstremistów, ludzi skorumpowanych. I zdaliśmy sobie sprawę z tego, że wielu ludzi pracujących chce głosować na patriotów, chcą być reprezentowani przez związki zawodowe, które naprawdę chronią ich interesy. I dla nas przykład Polski był i jest bardzo ważny. Dzisiejsza hiszpańska Solidaridad staje się coraz większym sukcesem, cieszy się coraz większą popularnością wśród ludzi pracujących. Ludzie zapisują się po raz pierwszy do Związku Zawodowego Solidaridad. I raz jeszcze wspomnę, że Polska była dla nas przykładem. Santiago Abascal był naszym gościem tutaj w Madrycie. Bardzo dziękuję panu za rozmowę, za pana czas. Santiago Abascal był naszym gościem, a w zasadzie my gościliśmy w Madrycie u szefa partii Vox i gospodarza konferencji Defend Europe.